Cześć, jestem Cydy i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ghostmaster. Przejdziemy sobie dzisiaj drugą misję w drugim akcie, czyli Nieziemscy Podejrzani. Odbywa się tu wszystko w posterunku, na posterunku policji. Śmiertelni mieszkańcy Grobowa są do głębi wstrząśnięci Twoimi sukcesami. Musisz to wykorzystać i całkowicie odebrać im poczucie bezpieczeństwa. Posterunek przy ulicy Piekiełko dla większości mieszkańców jest ostoją porządku, a tym samym stanowi idealny cel. Przepłosz z posterunku wszystkich śmiertelników. Zasiejesz strach w samym sercu Grobowa. No spoko. W tej misji mamy 3 duchy do uwolnienia. A do tego przyda nam się... Do uwolnienia samych duchów przyda się kto inny. Na pewno Denny Morin, Deszczułka. I w sumie chyba tyle. Resztę bierzemy tak, jak lubimy. Czyli nasz wielonóżka. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Ale raczej tak. Ogólnie jednego ducha z tej misji ciężko się uwalnia. Ale powinienem dać się radę. Kogo by wziąć? Może ślepiaka? Dobra. Więc strasznie. Wypędź śmiertelników z posterunku przy ulicy Piekiełko. Jak widać, przeciwników jest sporo. Ogólnie misja jest łatwa, jak chcemy tylko wystraszyć. No tak jest praktycznie w każdej misji. Chociaż jest później kilka trudniejszych. No ale dobra, możemy zacząć... Możemy zacząć zdobywać nasze duchy. Żeby to zrobić, stawiamy tutaj po prostu tego Morena, a on się zamienia... Jam Boski Krzak! Sługa szlachetnej sprawy! Wierny duch! No, zamienił się w Boskiego Krzaka. No i w sumie tyle. Nie jest to trudne, ale po prostu... No, można go później zdobyć w późniejszej misji. To jest taki jakby easter egg. Nie wiem jak to nazwać. Tak, tutaj mamy kolejnego. Nie chciałem nikogo ukatrupiać, ale niechcący ukatrupiłem i chyba należało mi się krzesło. Usiadłem na nim jako ostatni klient, bo zaraz potem gliny przestały urządzać fajerwerki. Utknąłem tu. Naładowali mnie elektrycznością, ale użyć jej nie mogę. No i tak, Hannibal Rektor jest... Nie, Hannibal. Hannibal Rektor jest naprawdę mocnym duchem. A żeby go uwolnić, bierzemy sobie deszczułkę. Chyba z deszczem? Nie, albo z powodzią, więc... Nie mamy plazmy, więc bierzemy sobie... Do poczekalni pajączka. Tutaj mamy kolejną, ale to zaraz. Weźmy sobie tu naszą wiadomuszkę i niech się wszystkim zajmie. Weźmy FPP. Nic ciekawego nie widać z jej oczu. No, patrzcie ile. Było 70, jest 163. A to najsłabszy chyba duch. Najtańszy, nie najsłabszy. No i teraz możemy wziąć naszą deszczułkę. Tutaj. Powódź. No i... O, już ktoś uciekł. I teraz bierzemy nim iskrę, tylko przydałoby się trochę plazmy. Tak więc wezmę jego do rezerwy. I moce iskra. No i tyle. Człowieku... sam nie wiem, jak długo siedziałem na tym cholernym krześle. Cały czas śniłem o wolności. No, jesteś wolny. To znaczy, jesteś tak jakby wolny, bo jesteś po naszej stronie. Dobra, teraz możemy sobie uwolnić więźniów. Chociaż może nie. Może pierw ich wystraszymy, potem uwolnimy. Zwiąż.
i niech nasza wieżuszka się nimi zajmie. A potem, żeby uwolnić wszystkich więźniów, wystarczy tutaj postawić Hannibala i on się tym zajmie. Chociaż można jeszcze wstrząs z dennego Morena, ale chyba lepiej będzie Hannibalem. Tak to trzeba mówić. No i tu mamy ostatnią. Przepraszam, obywatelu, może moglibyście mi pomóc? Możemy. Oprychy, których miałam przyskrzynić, czekali na mnie z bronią w ręku. Wygląda na to, że wystawił mnie ktoś z policji, jakiś przekupny gliniarz. Znasz ten typ. Muszę się dowiedzieć, kto to był i na ile wycenił moje życie. No i teraz nie wiem za bardzo, o co chodzi. Chociaż to on chyba. Z tego, co pamiętam, on albo... No chyba właśnie ten Walenty Kosur, z tego, co pamiętam. Ale nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam. A jak tam u was? Boicie się? To dobrze. To chodźmy może tutaj kogoś. Bu. Z telekinezu. Gdzie jest ten Kosur? Pytanie. To jesteś ty. To jesteś ty. U ciebie postaramy się nie straszyć za bardzo. A tu jest w ogóle co latać? Chyba nie za bardzo. Ale tu chyba będzie trochę tych rzeczy. Ślepiak. Co nam ślepiak pomoże? Nie widzę tu nic o przekaźniku morderstwa. Chociaż niby to policja, ale... Ale... Tu krzesło elektryczne. Ale tam chyba nie ma po co za bardzo. Dobra, na razie ją sobie odpuszczę. Ale naszą Marelarum to się przyda. No, widok się przyłączył, ale nie wiem po co. Nieważne, moce. Straszna niespodzianka, zwiąż. I dajmy ją. Gdzie jest przejście? Tylko na górze się da. Zemdlała. Dajmy ją tu. Tu. Też chyba sporo osób tu chodzi. Tak więc się przyda. Kogo by tu wziąć? Woda. Tak więc może deszczułka. Może pierw tych trzech załatwimy. Już im dużo nie zostało. O, Obi-Wan Zenobi. Nasz gość, który nie chciał uciekać w pierwszej misji. Tadziu. Nie znam go, ale ja i tak go lubię. Bo to Tadziu. Dobra, już prawie powaleni. Tutaj mamy tylko wodę, niestety. Tego tu chyba nie możemy za bardzo. A tu mamy doktorka. Tego. Znanego z poprzedniej misji. Znaczy z jednej z poprzednich misji. Gdzie to nam... Chciał nas zabić, jak byliśmy studentami. Czy chciał zabić tych studentów, którzy ratowali ściemniaka? Przywoływali ściemniaka. Dobra, jeden wystraszony, ten już prawie, ten też już prawie. Co tu się dzieje? Weźmy jego oczami. Ja chcę uciec tylko. No już drugi, jeszcze ten żelek. Jak to tam? O, wszędzie pełen. Szkoda, że nie robił drugiej części. Naprawdę szkoda, bo... By była to fajna gra na pewno. Ale niestety. Raczej już nie zrobił. No, co się patrzysz? Idzie się tu, co a tym biegnie. Nieważne. A ty co, Mateuszu, żelu? To jest ich trzech czy czterech? Trzech chyba. No dawaj. Coś się nie chce bać on. Ale... No. Nie wiem, czemu ta kamera tak automatycznie przechodzi.
Pewnie w opcjach to mogę wyłączyć. Ustawienia. Sterowanie nie. Grafika nie, rozgrywka. Pokazuj podpowiedzi dla mocy. To chyba to. Raczej. A jednak nie. No ale dobra. Jak już strasznie mi to nie przeszkadza. Boski krzak nie. O, Hannibala możemy postawić gdzieś. Gdzieś na górze. Albo tu gdzieś. Kto to jest? Nie wiem teraz. Nie wiem, gdzie bym mógł to postawić. Dajmy tu. Tu. A już jest. Abu, zwiąż. Abu się przyda tu. Do wystraszenia tego szeregu, który się niczego nie chce bać. O, już poszedł. Tak więc bierzemy ich do drugiej celi. Zwiąż, pyk. Zwiąż, pyk. A tu jest czterech. A to ten jeszcze. Stefan Jamłasica. Spoko. Dobra, ty jesteś kim? Ty jesteś tym. Jakiś rozpływak, który się nie chce bać. No ale dobra. Tutaj zaraz po niego przyjdzie jakaś tam osoba, która go chce uratować. Więc sobie to na razie odpuścimy. O, wiem. Mam pomysł. Weźmiemy to tu. Weźmiemy to kakofonie. A to jest, jak już mówiłem, mocny. Dobra, tego może sobie odpuścimy na razie. Tych dwóch załatwimy. Chociaż przy okazji też tamten jeden oberwie trochę. Ale tego jednego właśnie możemy potem wypuścić i samo jakoś poleci. A ty się przestaw trochę. Przestaw się tu. Dobra. Kolejna zemdlała. Gdzie tu jest was dużo? Na dworze jest was dużo. Da się tu postawić morenę? Nie. Tutaj nie. Pytanie, kto jest mocniejszy jeszcze? Ty masz jakie moce? O, masz trzęsienie ziemi. To dajemy ciebie tu. Trzęsienie ziemi, z tego co pamiętam, naprawdę potężne było. Moc. Okej, już padają. Kocur nasz, no boi się. No ale to sobie odpuszczę chyba. Tego ducha postrzałki. Sam go najwyżej potem sobie zdobędę. Dobra, pierzchalska. Idź do. To ty. A już się prawie boisz. Mogłem wziąć... no tego ducha zwykłego jednego. Właśnie nazywa, nie pamiętam, ale co potrafił. No co miał moc głupka. Haha, padają. A ty? No to jeszcze tego możemy załatwić sobie. Deszczułka. Pyk. I... pajączek. Marę weźmy na górę, albo tutaj. No i Hannibala z mocą wysokie napięcie. Wypnijmy tutaj. Niestraszną niespodziankę. Moce. A, wysokiego napięcia na górze użył. A, wariał da radę? Dał radę. Tak, więc oni uciekają. O, już wszyscy więźniowie uciekają. I teraz przenosimy naszą gwardię duchową na górę. Dawaj ty tu. A teraz muzyka ta fajna się włączyła. Patrzcie, ile mamy w ogóle plazmy.
840. Chodź na górę. No, uciekają wszyscy. Pajęczek. Okej, zostało nam 2, 4, 6, 8, 9 osób. Tu jesteście. Gdzieś ciebie był staw. O, ten ucieka do torek. Chociaż i tak był uciek, nie da się go wystraszyć całkiem. Chociaż jakby się go wystraszyło, to też był uciek. Przecież. Dobra, da się gdzieś postawić naszego Morena. Chociaż nie widzę takiej możliwości. Chyba nie. To szkoda. Jest tu jeszcze komputer? Chyba nie ma. Jest to coś związane z elektrycznością. O, samochód. Postrzałki chyba nie zrobimy. Idź do... No już, odpuść to sobie. Może teraz zajmijmy się pielęgniarką. Wszyscy są na dworze, a ja na dworze za bardzo nie mam. Za bardzo nie mam żadnych postaci. Dajmy tu może. Zdenerwowanie. Ta muzyka teraz jest naprawdę dobra. Ogólnie fajny soundtrack jest w tej grze. Okej, tutaj dawaj na niego. No, ubiję ich po prostu. Okej. Dobra, już policjantów tu zostało. Idź do. Ale oni się ciągle na dworze trzymają. Moce, no, pola zwiąż. Cokolwiek, gdziekolwiek, bo plazmy mamy praktycznie nieskończoność. Można by tak powiedzieć. Dawaj tu, dawaj. Za późno. Dobrze. Może kogoś tam załatwię. O, trzęsienie ziemi fajnie działa. Najwyraźniej nasz profesorek ma sprzymierzeńca. No jak widać. Już to przed chwilą mówiłem w sumie. Ale jeśli chcesz to powtarzać po mnie, to spoko. No. Tej kamery nie będę przewijał. Dajmy na profesora. Widok. A tu jakaś babka ucieka. I oni sobie tam gadają. I zaraz ucieknie chyba z tego, co pamiętam. Przynajmniej powinni. No, spadajcie. Okej. Tak więc zostały nam 4 osoby. O, tu na dole. Dajmy Marę. Tyk. A ona idzie tu, zafascynowana. Tak więc to możemy dać tu. To możemy dać tu. A po co tu idziesz? Dobra, ta już poleciała. Przewidzenie. Uciekła. A tu jak zalodowaciało wszystko. No już powinna. Nie, jeszcze jej trochę brakuje. Dajmy bull. Dawaj tu bull. Pojączek już tu jest. No i ile jej zostało? Dużo nawet. Zwiąż. Aż do celi idzie. Zwiąż bull. Dobra, teraz powinna paść. No po co ty do celi idziesz? Do tej wejdź. Tak. Znowu trzęsienie. Jest tu gdzieś na górze woda. Wow, jak wszystko zamarzło.
się język wyłączy trochę teraz. Jak to fajnie wygląda, weźmy sobie, oddalmy. No, fajnie nawet. Tam w oddali cienie tego miasta wyglądają fajnie. I śnieg pada. A, jak jesteśmy blisko ziemi, to muzyka jest inna niż jak się oddalimy. Jak jesteśmy blisko, jest fajnie, więc idziemy blisko. Dobra, została nam jakaś Julia W, która już powinna padać zaraz. I damy jej kompanię. Myślę, to ona. Kompanię duchów. I raczej tego nie przetrzyma. Jeszcze kakofonia. No już powinno być prawie. I tutaj fascynacja. O, właśnie, ty możesz użyć jakiejś mocy. Uściślenie strachu. No już, padasz. A jeszcze ty jesteś. Nie wiem, czemu ty w ogóle jeszcze się nie boisz całkiem. Skoro masz pasek na full. Ale spoko. Idź do... No dobra, padła. Tak więc bierzemy na jej oczy. I będziemy obserwować, jak ona tu ucieka, mówię. Drzwi, piękne drzwi. Mapa. Ciekawe, czy to mapa faktycznie tego miasta całego. Grobowa. Okej. Nie zdobyliśmy tego ducha, potem go najwyżej sam zdobędę. Ile to trwało, pytanie. Chyba sporo. A czemu muzyka zniknęła? Głupio. 400 tysięcy. Dobra, przyspiesz. A, chciałem przyspieszyć, a nie wyjść. No ale spoko, odblokowała się kolejna misja. No i tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał w miarę. Trzymajcie się. No i cześć.